Cześć, witajcie na kanale Mój Psi Świat. Jak się domyślacie, dzisiaj będą wyniki konkursu, tego wielkiego konkursu Szalone Życie z Psem. Więc tak, prac było naprawdę mnóstwo. Przyszło do mnie, no, razem z komentarzami było około, same zdjęcia plus filmiki, to było około ponad 100 prac, około 120, coś takiego, także komentarzy też było sporo, chociaż uważam, że powinno być więcej, bo to była taka prosta kategoria, a mimo wszystko nie każdy brał w niej udział. Także zacznę właśnie może, oczywiście dziękuję Wam za wszystkie prace, za to, że poświęciliście swój czas, swoją pracę na to, jakiś taki wkład pracy, że zastanowiliście się rzeczywiście nad tym, jak powinno to wyglądać. I naprawdę, naprawdę jest super, że po prostu Wam się tak chciało i dostawałam mnóstwo tego od Was i różne tak samo historie, które mi pisaliście. Było to naprawdę super, także cieszę się, że tak się do tego przyłożyliście i naprawdę to doceniam. Teraz zacznę właśnie od komentarzy, później powiem, które zdjęcia wygrały i na końcu filmiki. Nagród nie będę Wam pokazywała tak fizycznie, ponieważ są popakowane wstępnie. Będę dawała zdjęcia, tak że będziecie sobie mogli przypomnieć, co dokładnie dostaniecie. Więc tak, pierwsza kategoria, w sumie trzecia, która była wtedy wymieniona, to komentarz. I z komentarzy, ja tutaj dam zdjęcia tych komentarzy. Pierwsza osoba to Fly3Able i to jest jej komentarz, możecie sobie przeczytać. Kolejna osoba, która wygrywa w kategorii komentarz, to Asia Milo. I znów możecie przeczytać sobie ten komentarz. I trzecia osoba to Shinya6. Tak, tutaj będą się wyświetlały te niki, także mam nadzieję, że dobrze je czytam. Gratuluję Wam. Wasze opisy były dla mnie takie naprawdę pokazujące, jak ważna jest dla Was relacja z Waszym psem, jak po prostu go kochacie i jak nie wyobrażacie sobie życia bez niego i jak bardzo zmienia Wasze życie, jak ono jest naprawdę szalone. Naprawdę super komentarze, także gratuluję Wam i super, że po prostu napisaliście troszkę swojego życia, troszkę Waszej historii ze swoim psem dla mnie. Tak, teraz będzie kategoria zdjęcie i teraz chcę Wam pokazać wszystkie zdjęcia, tak żebyście mogli nacieszyć też oczy i zobaczyć sobie właśnie wszystkie prace, które wzięły udział w tej kategorii. Także zapraszam do oglądania, do prezentacji.
są wszystkie zdjęcia. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Mnie również się naprawdę bardzo spodobały. Niektóre oczywiście mniejszą taką... Znaczy tak, naprawdę wszystkie zdjęcia były fajne, choć nie wszystkie tak do końca odnosiły się do tego, do tematu konkursu. Także no niestety czasami było fajne zdjęcie, ale nie mogłam go nagrodzić, bo jakby totalnie nawiązywało i byłoby to bez sensu. Więc tak, teraz podam zwycięzców. Pierwsze miejsce w kategorii zdjęcie otrzymuje osoba o niku, uwaga, uwaga, Oronoki, i to było zdjęcie z Whippecikiem. Naprawdę super. Jakby jakość poszczególnych zdjęć nie była taka super, wiecie, że wow, ale naprawdę tak po prostu widziałam to szaleństwo na tym zdjęciu. No, naprawdę świetne. Naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobało to zdjęcie i teraz możecie je zobaczyć, które to było dokładnie. Także tobie gratuluję i dobierzemy skonga dla twojego pieska. Także na pewno napiszemy do każdej z osób, które wygrają. Oczywiście napiszę, żeby o adres poprosić. No więc to jest osoba, która zajęła pierwsze miejsce. Teraz będą dwa miejsca, te takie ex aequo, powiedzmy, takie wyróżnienia, no jak tam to chcecie nazwać. I są to tak. Tutaj oczywiście kolejność nie ma znaczenia. Pierwsze zdjęcie to będzie Chica Beagle, czyli teraz możecie zobaczyć to zdjęcie. Świetnie uchwycony moment, naprawdę super zdjęcie, pokazuje takie ekspresyjne i świetnej jakości, naprawdę widać, że to nie była taka cyknięta fotka jakoś tam przypadkiem, tylko naprawdę ktoś włożył w to pracę, czas i wiedział, co chce sfotografować. Naprawdę świetna mordka uśmiechnięta Bigla i drugi piesek go tam obejmuje. Bardzo mi się spodobało to zdjęcie, naprawdę bardzo, bardzo. Także dla ciebie będzie nagroda ta właśnie z wyróżnienia. I ostatnia osoba, która wygrywa w tej kategorii, to zdjęcie użytkownika DIR1987. Zdjęcie możecie teraz zobaczyć. Jak widzicie, jest to szalony jamnik w swojej kurteczce, który sobie pływa i szaleńczo kocha wodę. Bardzo też fajne zdjęcie. Też widać właśnie ten ruch, takie szaleństwo po prostu w tym piesku. Widać, że mu to sprawia przyjemność. Także dla ciebie także wędrują nagrody. I dziękuję za takie fajne zdjęcie. Teraz przejdę do kategorii takiej, tej głównej, największej, że tak powiem, jeżeli chodzi o nagrody. To filmik. I tutaj no niestety nie będę Wam pokazywała wszystkich filmików, bo filmik by trwał bardzo długo. Ale dam Wam tutaj, włączcie sobie adnotację, jeżeli nie macie. Podam też link na dole. Ale tutaj będziecie sobie mogli kliknąć i w osobnym okienku Wam się otworzy cała playlista, ponieważ niektóre filmiki były prywatne. Więc trzeba mieć link, żeby go obejrzeć. Także tutaj możecie sobie zobaczyć część filmików, ponieważ część dostawałam na maila w formie pliku, a nie linku na YouTube. Także no niestety nie wszystkie zobaczycie. Ale tamte też były naprawdę fajne. No ale tu będziecie sobie mogli pooglądać troszkę. I tak, pierwsze miejsce. Uwaga, uwaga. Zajmuje Nikki and Horses. I teraz dam urywki troszkę z tego filmiku, żebyście sobie mogli zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Na tapczanie siedzi Lej. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie. Jak to ja nic nie robię? Filmik no po prostu tak mi się spodobał, oglądałam go mnóstwo razy i w ogóle wszyscy
wszyscy wokół. Piosenka naprawdę no, nawiązuje do lat mojego dzieciństwa, ponieważ jak byłam mała, zawsze sobie ją śpiewałam. I wszystko tak no, super zmontowane. No, wszystkie słowa z piosenki tak super odnoszą się właśnie w obrazie, który jest pokazywany. No i filmik jest naprawdę świetny. Widać to szaleństwo w tym psie, jaki to jest dzikus po prostu szaleńczy. I no, filmik jest cudowny, naprawdę świetny, świetny. I gratuluję Ci tak fajnego montażu. Naprawdę świetna praca, bardzo mi się spodobała i z pewnością będę do niej sobie wracała, ponieważ sobie płakałam ze śmiechu, jak to oglądałam. I była naprawdę cudowna. Także do Ciebie wędruje ta największa nagroda w tym konkursie i tak samo dobierzemy dla Twojego psiaka Konga i mam nadzieję, że szybko będziesz sobie mogła te nagrody odebrać, że paczka szybko dojdzie. Oczywiście naprawdę czasami pytacie, że tam na przykład rozdanie i paczka nie dochodzi. Ja naprawdę nie mam wpływu, wysyłam ją pocztą polską i co zrobię. Więc tak, następna osoba. Teraz są te kolejne dwa takie wyróżnienia, dwa drugie miejsca ex aequo, ponieważ to są te same nagrody. I wygrywa pierwszy filmik to Oczami psa, czyli Frycia, którą już niektórzy pewnie znacie. Filmik też naprawdę świetny, taki pomysł inny po prostu, żeby pokazać psa, jego dzień, taki właśnie Frycia jako taka bizneswoman. Wstaje do pracy, prawda, maluje się i tak dalej. No naprawdę też świetne sesje, później ma zdjęciową. Także teraz sobie też zobaczycie urywki z tego filmiku. Teraz ostatnia osoba, która wygrywa w kategorii film, to wyróżnienie, to nikt to Monika Wiś. I tobie także serdecznie gratuluję. Filmik naprawdę też uroczy. Fajnie pokazane sceny, wiele w ogóle scen z życia od jego, który skończył rok i właśnie to, co się działo przez ten rok, jak dorastał, jak był malutkim, pięknym, cudnym szczeniaczkiem słodkim. Później właśnie jak już dorasta, później też fajnie pokazane, jak właśnie po takiej samej przeszkodzie, takiej na placu zabaw ze zjeżdżalnią sobie przechodzi, jak był malutki jeszcze zimą, później jak już jest starszy latem, jak pływa. No mnóstwo fajnych scen, takie właśnie, to mi się spodobało, że w tak dosyć krótkim filmiku było pokazane naprawdę mnóstwo sytuacji, mnóstwo rzeczy. I było to naprawdę ani za długo, ani za krótko. W ogóle się nie nudziłam oglądając ten filmik. I był naprawdę świetnie zmontowany. Piosenka też taka wesoła. No, także świetna praca. Także dziękuję za przesłanie i za włożony wkład w pracy. I bardzo mi się spodobało, bo tam na końcu też było, że to właśnie dla mnie i dla Zuzi. Także bardzo dziękuję. Bardzo lubię, kiedy głaszczę śmieci śpiew. Tak spokojnie wtedy płynie życie wsie. Smutki żadne nie przyplączą się, bo tak długo tu czekać mam. Szybko chodź ze mną, bo właśnie
są wszyscy wygrani. Naprawdę chciałabym więcej osób nagrodzić, bo było naprawdę wybór był ciężki. Pewnie możecie tam, niektórzy mogą się czuć jakoś, no nie wiem, niedocenieni, ale no naprawdę ciężko mi było wszystkich nagrodzić, a wierzcie, że musiałam kogoś wybrać i to nie było wcale łatwe. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli nie wygraliście, a włożyliście dużo w to pracy i naprawdę wiem o tym i to doceniam. Będzie naprawdę dużo konkursów na moim kanale, ponieważ no, wyjdzie paczka do mnie ogromna od kolejnej no, firmy, sponsora. Także będę co filmik rozdawała Wam coś, nie będzie trzeba wiele zrobić, żeby coś wygrać. Także mam nadzieję, że właśnie przez to jakoś Wam wynagrodzę to, że teraz nie wygraliście. I może właśnie w opisie, tylko ten opis nie ukaże się dzisiaj, czyli kiedy filmik się ukaże, ale w przeciągu paru dni będę chciała napisać właśnie w opisie tutaj pod spodem, pod filmikiem lub też na blogu, jeżeli mi się to nie zmieści, co mi się w każdej pracy spodobało, za co, co mi się właśnie spodobało w zdjęciu, w jakimś czy w filmiku, żebyście wiedzieli, że ja naprawdę obejrzałam wszystkie filmiki, wszystkie zdjęcia, wszystkie komentarze przeczytałam i naprawdę długo się zastanawiałam, kogo wybrać. No, także to chyba wszystko, co chciałam Wam przekazać. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że mam nową kamerę i ciekawe, czy widzicie różnicę w jakości. Jestem bardzo ciekawa, także powiedzcie mi. Światło wiem, że jest nie najlepsze, okej. Ale no cóż, jest wieczór i już nie mogłam tego kiedy indziej nagrać, bo byście mnie co najmniej zabili, jakbym tego filmiku dzisiaj nie dała. No, ale mam nadzieję, że bardziej ważna jest treść niż tutaj wygląd, prawda, światło, oświetlenie. No, to wszystko z Wami się skontaktuję się z tymi osobami, które wygrały. No i to chyba na tyle, już to mówię 10 raz. Także bardzo, bardzo dziękuję Wam za wszystkie w ogóle prace. Chciałam powiedzieć też, że część prac nie została zaakceptowana, ponieważ no albo był zły format pliku, w ogóle przesyłaliście mi czasami projekt, a nie film. Mimo, że ja odpisywałam Wam, że nie mogę tego odczytać, no to niestety nie dostawałam znowu wiadomości, więc niestety nie mogłam niektórych prac pokazać. No ale trudno. Nie jest to moja wina. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy wzięli udział. Mam nadzieję, że jesteście, że będziecie zadowoleni z nagród i zapraszam do moich kolejnych filmików, do udzielania się w komentarzach i tak dalej, do polubienia mojej strony na Facebooku, ponieważ tam wiele rzeczy się ukazuje ciekawych i różne właśnie sądy i tak dalej. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was wszystkich i pamiętajcie, żeby cały czas Wasze życie było z psem szalone i pełne radości oraz no po prostu cieszcie się tym, że macie takiego czworonożnego przyjaciela. Do zobaczenia i życzę Wam miłego wieczoru. Cześć, pa, pa. Cześć, dzisiaj jak... Cześć, witajcie w moim kuchni. Mm-hmm.